Chciałam wszystkich przywitać bardzo ciepło i w ogóle serdecznie. No i bardzo ogromnie się w ogóle cieszę, że mogę tutaj teraz z Wami być i że mogę się z Wami podzielić moją metodą, która po prostu skradła mi serducho. Dała mi ogromną radość, jeszcze większą w życiu, akceptację na to, co się wydarza, mimo że czasem mój umysł chciałby, żeby było inaczej, jednak no, daje mi to pozwolenie coraz to bardziej dzięki zastosowaniu tej metody, że jestem okej z tym nawet, co się dzieje, nawet jeżeli to nie jest czasem komfortowe dla umysłu. Co bym tutaj chciała, jest dla osób właśnie, którzy są tutaj jako pierwszy raz i którzy jeszcze nigdy nie słyszeli o tej metodzie, więc postaram się to bardzo łatwo i w najprostszy sposób, jak tylko jest to możliwe, wziąć i przekazać to Wam, żebyście wyszli stąd i mogli zacząć chociaż w tych najłatwiejszych myślach stresujących móc pracować z tą metodą. I zanim przedstawię się, zanim opowiem, na czym polega ta metoda, kim jest autorka tej metody, jak ja poznałam tą metodę i jak ona w ogóle działa, chciałam bardzo podziękować Tobie, Ewelinko, za to, że mogę tutaj być, za wsparcie mnie, za wiarę we mnie i wszystkim, którzy tutaj się właśnie teraz pojawili, którzy dają mi czas swój na tyle, żebym ja mogła teraz przekazać właśnie to, z czym chciałabym się podzielić i żeby macie ochotę w ogóle tego słuchać. Więc bardzo, bardzo, bardzo dziękuję już teraz za tą możliwość i za tą przestrzeń. Okej, na końcu będzie jeszcze medytacja. Chciałam wspomnieć, że będę prowadziła taką jakby krótką medytację. Tak naprawdę nie chciałabym, żebyście tylko słuchali mnie, żebyście tylko tą wiedzę na sucho wzięli do siebie, tylko chciałabym właśnie, żebyście chociaż przez chwilę dać Wam tą przestrzeń, żebyście mogli chociaż przez chwilę zrozumieć, poczuć, jak działa ta metoda i ocenić po prostu, czy ta metoda jest na przykład dla Was, czy nawet jakąś małą zmianę już przez te prowadzenie tej krótkiej medytacji przeze mnie tego procesu coś zmieniło, coś odblokowało, coś po prostu zdarzyło się pozytywnego w Waszym życiu. Okej, dobrze, skarby, no to tak. To jest mój pierwszy webinar na żywo, więc ja nie mam pojęcia, jak to w ogóle będzie tutaj. Trzymajcie za mnie kciuki. I proszę też o wyrozumienie, ponieważ ja całą temat uczyłam się w języku niemieckim i trochę się obawiam tego, że po prostu czasem mi będzie brakowało słowa takiego, żeby móc przekazać to w języku polskim, ale Ewelinka tutaj nasza bardzo dobrze zna Byron Katie też i wie, na czym polega ta metoda, więc myślę, że będzie mnie tutaj wspierała, jeżeli gdzieś bym się zacięła i bym po prostu nie miała tego tak ładnie przekazać w polski sposób. Ty do mnie po polski sposób się zgłaszasz. Przecież odkąd ja jestem na internecie i na YouTube, to wszyscy się śmieją z mojej polszczyzny, a ty do mnie po polski, tak? No to powodzenia. No to co, zaczynamy. Okej, kim jestem w ogóle? Nazywam się Sylwia Mazur, mieszkam od 6 jakoś lat w Monachium w Niemczech i jestem od jakiegoś czasu właśnie coachem, właśnie metody, o której za chwilkę będę Wam mówiła troszkę więcej. Czekam oczywiście jeszcze teraz na certyfikację, bo to tak szybko nie idzie, tam trzeba różne zaliczyć egzaminy i różne ćwiczenia porobić jeszcze. Teraz tylko czekam na to, żeby to wszystko formalnie zostało załatwione i myślę, że jeżeli to już wszystko będzie zrobione, zaliczone, to będę też mogła nie tylko dzielić się indywidualnie, prowadzić sesje, ale także będę mogła coraz to częściej tworzyć jakieś warsztaty też dla Polaków w Polsce, nie tylko w Niemczech i rozpowszechniać tą metodę, bo w Polsce jest ona bardzo jeszcze mało znana, a uważam, że warto ją znać i warto o niej mówić. Kim jestem jeszcze? No na tą chwilę jestem też studentką medycyny z kierunkiem na medycynę naturalną i studiuję też dietetykę z medycyny chińskiej. Ostatnio też zaczęłam prowadzić bloga i po prostu tam dzielę się tym, co jest dla mnie ważne, co mnie inspiruje, co sprawia, że moje serce się raduje. Będę coraz częściej też mówiła o tej metodzie i jeżeli ktoś będzie chciał więcej o mnie się dowiedzieć, bo nie chcę tutaj czasu po prostu poświęcać teraz, żeby opowiadać o mnie, więc mój blog brzmi
www.sylwia.love. Jak poznałam tą metodę? Metoda nazywa się The Work. W języku polskim można mówić też praca. I pochodzi od założycielki, nazwa brzmi Byron, raczej założycielka nazywa się Byron Katie i cała, często jest właśnie używana, że jest The Work of Byron Katie. I jak poznałam tą metodę? Naprawdę tę metodę poznałam około rok temu i to było, gdzie zapisałam się na warsztaty czterodniowe w Szwajcarii, gdzie Byron Katie przyjechała do Europy. I tam właśnie naprawdę poznałam tę metodę, a to naprawdę zaczęło się od tego, że mimo, że ja już kilka lat wcześniej wiedziałam o tej metodzie, czytając książki, ja naprawdę bardziej się interesowałam osobą właśnie Byron Katie, tym jak ona się wypowiada, tym jak ona pięknie mówi, o czym ona mówi, niż samą metodą. Samą metodę poznałam albo zainteresowałam się dopiero jak zobaczyłam na własne oczy, jak ludzie z traum, nie tylko z takich traum, że na przykład ktoś był nieszczęśliwy, bo uważał, że mąż go nie kocha, mąż tej osoby nie kocha, albo partner w ogóle nie kocha mnie, czy dzieci mnie nie szanują, albo że na przykład coś takiego prostego, że na przykład samolot nie powinien mi uciec. Tylko widziałam tam traumy takie, jak na przykład ktoś był molestowany w dzieciństwie, ktoś zachorował na bardzo poważną chorobę, nieuleczalną. Widziałam traumy takie, jak na przykład ktoś został, gdzie na przykład ktoś został zdradzony przez swojego partnera. I mimo, że niektórzy ludzie z tymi traumami żyli 15-20 lat, to po kilkunastu minutach, albo po kilkudziesięciu minutach po prostu po zastosowaniu tej metody tej traumy nie było. Zamiast łez smutku, zamiast łez właśnie tego rozgoryczenia, tego nieszczęścia, po zastosowaniu tej metody wszystko to zniknęło i zamieniło się po prostu w radość, w wdzięczność, w taką ulgę, w takie zrozumienie, w taką akceptację. I ja nawet tam jeszcze nie brałam nie trenowałam tak jakby tej metody tam na sobie, ponieważ ja byłam tak zafascynowana tym, co tam się dzieje, jak ci ludzie transformację, jaką w ciągu kilkudziesięciu minut przechodzili, że ja po prostu nie wiedziałam, o co chodzi. Mój umysł sobie z tym nie umiał poradzić. I tam się dużo zmian dla mnie też wydarzyło. Nie będę o tym opowiadać, bo po prostu nie ma na to dzisiaj przestrzeni, nie chcę też przedłużać i zabierać tutaj czas. I wracając tamto z tych warsztatów powiedziałam, okej, ja chcę, mimo że już znałam bardzo dużo innych metod, ale ta metoda mnie tak zafascynowała, tak mi tymi przykładami ludźmi, którzy tam byli i gdzie ja widziałam, jak to wszystko zostało zmienione w ciągu kilkudziesięciu minut, że ja powiedziałam, ja chcę wiedzieć wszystko o tej metodzie. I tak właśnie zdecydowałam się, że chcę pójść do szkoły dla coachów, którzy właśnie umożliwią mi, żebym ja mogła nie tylko ze sobą, ale także z ludźmi pracować tą metodą. Z klientami, którzy naprawdę ja dalej czasem myślę, że to nie może być takie proste, bo to są tylko cztery pytania, odwrócenie, a to naprawdę działa cuda. I ja sama korzystam do dnia dzisiejszego i myślę, że będę do końca życia, że jak powiem, chyba używa tej metody, bo widzę sama po sobie, jak u mnie w życiu pojawia się stres i pojawia się czasem smutek, czy mąż mnie wkurzy, czy coś się wydarzy, na przykład pociąg mi ucieknie, czy inne takie drobnostki albo większe sprawy. I ja widzę po zastosowaniu tej metody, jak wszystko to się zmienia, jak wszystko wraca do tego, pojawia się ta akceptacja, pojawia się ta radość, nie ma tego stresu w ogóle i to jest całkiem inne życie. I mimo, że ja już tyle rzeczy robiłam, zanim poznałam tą metodę, które gdzieś uspokajały mnie, które gdzieś powodowały, żebym się otworzyła na świat, żebym była jeszcze bardziej radosna, żeby życie było takie happy, to po prostu no niestety no, żadna taka metoda nie dała mi tego, co ta. I dlatego no, zajęłam się tak profesjonalnie tą metodą i no, poświęcam tyle pieniędzy, ile na ten moment mam i tyle czasu na tyle, na ile mam go, żeby po prostu w tą metodę bardzo jak najwięcej się o tej metodzie jeszcze dowiedzieć, więcej doświadczyć, żeby móc to naprawdę dla siebie. Mój mąż tutaj pisze, że mam trochę wolniej mówić.
Okej, okay, to idziemy do meritum. Więc zacznę od cytatów kilku Byron Katie, żeby dać wam tą przestrzeń, żeby już wejść tą przestrzeń. Zobaczycie sami. Okej. Okay. Kiedy panuje w tobie idealny ład, pragniesz właśnie tego, co jest. Kiedy więc pragniesz czegoś innego niż to, co jest, wtedy wiesz, że jesteś bardzo zagubiony. Zawsze dostajemy to, co jest nam potrzebne, a nie to, co jak myślimy, jest nam potrzebne. Rzeczywistość. To, co jest, dokładnie taka, jaka jest, w każdej chwili zawsze nam sprzyja. Można być życzliwym cały czas, a nie tylko wtedy, gdy jest tak, jak chcemy. Gdy naprawdę kochasz siebie, niemożliwe stworzenie projekcji, że inni cię nie kochają. Praca, czyli the work, nazywana jest samopomocą, lecz jest ona czymś znacznie więcej, jest to urzeczywistnianie własnej natury prowadzące do ustania cierpienia. I taki mój jeszcze ostatni, jeden z ulubionych cytatów, które Byron Katie często gdzieś tam powtarza. Kochać Jezusa to wspaniała rzecz, ale dopóki nie pokochasz potwora, terrorysty, pedofila, dopóki nie spotkasz się ze swoim najgorszym wrogiem, bez przyjmowania postawy obronnej lub usprawiedliwiania się, twoja cześć dla Jezusa nie jest prawdziwa, ponieważ każda z wymienionych wyżej osób to jedna z jego form. I właśnie stąd wiesz, czy naprawdę czcisz swojego nauczyciela duchowego, kiedy twoja cześć dotyczy wszystkich w jednakowym stopniu. I kim jest Byron Katie? Mając 30 kilka lat, wpadła w głęboką depresję i ten stan utrzymywał się u niej około 10 lat. Katie przytyła, zaczęła dużo pić, zawładnęły nią gniew, lęk, sypiała nawet z rewolwerem pod poduszką i nadal też prowadziła firmę, lecz czuła się kompletnie po prostu zagubiona i miała bardzo niskie poczucie własnej wartości. I to był bardzo głęboki kryzys obejmujący całe jej życie i aż i po prostu wylądowała w... Dokładnie, ona wylądowała w klinice zaburzeń odżywiania, ponieważ tu zawsze się śmieję, jak to słyszę, ponieważ był to jedyny program finansowany z jej ubezpieczenia zdrowotnego. I dopiero aż pewnego ranka, właśnie gdy była w tej klinice, obudziła się i stwierdziła, że cały świat przewrócił się do góry nogami. Jej życie już nie było nigdy takie jak dawniej. I zrozumiała coś bardzo, bardzo ważnego. I tu właśnie chcę przytoczyć cytat z jej książki Radość każdego dnia. Jak ona opowiedziała to, co wydarzyło się tego poranka, gdy ona się obudziła i zobaczyła świat całkiem inaczej, jak do tej pory. Odkryłam, że kiedy wierzyłam swoim myślom, cierpiałam, a kiedy im nie wierzyłam, nie cierpiałam. I że to samo dotyczy wszystkich. Wolność jest właśnie taka prosta. Odkryłam, że cierpienie jest wyborem. Odkryłam w sobie radość, która nigdy nie zniknęła. Nawet na chwilę. Ta radość jest w każdym zawsze. I właśnie Katie zrozumiała, że gdy wierzyła, iż powinno być inaczej niż jest, to gdy chciała po prostu, żeby było inaczej, jak ona by chciała tego, to po prostu ona cierpiała. Wtedy, kiedy ona na przykład nie miała żadnych oczekiwań i akceptowała rzeczywistość taka, jaka jest, czyli była okej z tym, że mąż ją nie kocha, albo kocha ją na tyle, na ile on jest w stanie jej dać tą miłość. Gdy na przykład nie oczekiwała od dzieci, żeby zbierały te skarpetki, mimo że ona... Te skarpetki leżały każdego dnia na tej podłodze i ona nie chciała, żeby one zbierały te skarpetki, ponieważ no nie robiły tego. I ona to akceptowała, że te skarpetki nie były zbierane, ona sama zaczęła je zbierać. I tu właśnie skończyła się wojna z tym, co ona chciała, żeby było kiedyś, a teraz już ona tego nie chciała. I to spowodowało, że po prostu stała się miłośniczką wszystkiego, co jest, wszystko, co życie przynosi. Ona zaczęła kwestionować każdą myśl stresującą do swojego życia. Przez wiele, wiele lat kwestionowała każdą myśl właśnie tą metodą, aż po prostu do dnia dzisiejszego naprawdę no, stała się inną osobą. Właśnie ona w rezultacie obłożnie chora, mająca samobójcze myśli kobietą, stała się osobą przepełnioną miłością do wszystkiego, co niesie ze sobą życie. I Katie właśnie pracuje już z milionami ludzi na całym świecie od prawie 30 lat.
przedstawia pracę w więzieniach, w szpitalach, więc ogólnie ona właśnie dzieli się teraz właśnie w korporacjach, w więzieniach, w szpitalach z tą metodą, prowadzi 9-dniową szkołę pracy w Niemczech, w Ameryce, ma też 28-dniowy turn and house, ale tylko w Ameryce, no i właśnie pozwala, daje im przestrzeń tym ludziom poprzez wprowadzenie tej, poprzez zastosowanie tej metody znowu powrócić, żeby ten stres w tych ludziach po prostu zniknął. Daje im znowu tą radość. Naprawdę ona daje możliwość, a naprawdę tą radość dają sobie ludzie, chociaż na początku nie są tego świadomi. No i w odkryciu Katie najlepsze jest to właśnie, że ona zakwestionowała te myśli i odkryła, iż świat jest znacznie bardziej życzliwym miejscem niż sądziła, że nie ma potrzeby kłaść się spać z niepokojem i budzić się z lękiem. I tak ona mówi, kiedy nauczysz się patrzeć, odsłoni się przed tobą światło miłości i niezwykłych możliwości. I teraz tak samo, teraz chcę wam dać to narzędzie. Nie gwarantuję też właśnie, że po tym webinarze będzie od razu wszystko jasne i od razu będziecie mogli z każdą stresującą myślą, czy z każdą stresującą sytuacją zrobić tą metodę, bo ja sama potrzebowałam kilka dni na warsztacie albo kilka doświadczeń po prostu bliższych z tą metodą, żeby móc po prostu sama teraz zastosować tą metodę dla siebie. Chociaż czasem się zdarza i u różnych coachów, którzy nawet znają długo już tą metodę, 10-15 lat, czasem sami idą jeszcze do coacha, nie dlatego, żeby sobie nie poradzili z tym, ale dlatego, bo umysł jest naprawdę bardzo sprytny i on szybko chce mieć rację, on nam da tak szybko, Byron Katie mówi tak, jeżeli chcesz mieć rację, to The Work nie jest dla ciebie. Tam po prostu jest możliwość odkrycia tego, co jest prawdą. I po prostu, a że my jesteśmy gdzieś tak nauczeni naszym umysłem, że on chce mieć zawsze rację i że on wie zawsze, co jest lepsze dla niego i dla innych, no to tutaj czasem jest w takich trudnych sytuacjach, traumatycznych, głębokich, jest potrzebny już coach. Tak mi się wydaje, ze swojego doświadczenia i z tego, co obserwowałam innych coachów, gdy z nimi pracowałam. Pracowaliśmy razem. Okej, okay, i teraz do tej The Work. Sama nazwa, sama metoda nazywa się The Work, tak jak już mówiłam. Albo praca, można po prostu mówić też, że to praca jest. No i The Work Byron Katie jest sposobem na identyfikowanie, kwestionowanie myśli, która jest przyczyną wszelkiego cierpienia na świecie. Jest to droga do pogodzenia się właśnie ze sobą i ze światem. I ludzie starsi, młodzi, chorzy, zdrowi, wykształceni czy nie, każdy może wykonać tą pracę. Wystarczy otwarty tylko umysł, wystarczy długopis, kartka czy kwestionariusz wydrukowany, o którym zaraz więcej powiem i po prostu nie trzeba już na żadne, że tak powiem, warsztaty jeździć, na żadne ayahuaski, do żadnej Ameryki, do żadnego guru. Oczywiście, że jak ktoś potrzebuje taką potrzebę, jest ok, ale jeżeli po prostu ktoś chce się uwolnić, bo można to zrobić wszędzie, czy ty jedziesz metrem, czy jesteś na imprezie i po prostu wychodzisz na chwilę do łazienki, bo coś się zestresowało na imprezie, ja czasem tak mam i po prostu kwestionuję szybko tą myśl w łazience i po prostu z powrotem wchodzę i jest wszystko okej. Okay. Możesz to zrobić właśnie w domu u siebie, na urlopie, więc tą metodę masz zawsze przy sobie. Jeżeli jesteś gotowa na to, czy gotowy na to, żeby ją zastosować, to ta metoda jest idealna w momencie, kiedy pojawia się coś stresującego, pojawia się jakaś emocja nieprzyjemna i twoje ciało to pokaże. I to jest fajne. Byron Katie często mówi, że stres nie jest zły, bo on ci pokazuje, że czegoś nie zakwestionowałeś i możesz to teraz zrobić. To jest coś, gdzie się kłócisz z tym, co jest i teraz stres, jakaś negatywna emocja, coś nieprzyjemnego, gniew, złość, zazdrość, może ci szybko, że jak powiem, pokazać, ok, jest czas na The Work, na przykład, jeśli chodzi o tą metodę. I to jest fajne w tej metodzie, to lubię właśnie, bo można ją wszędzie zastosować i jak raz się ją nauczysz, po prostu nie potrzebujesz więcej gdzieś tam doświadczać różnych innych metod, się uczyć, żeby pozbyć się stresu. No to okej, okay, to idziemy do samej tej metody. The Work. Składa się z 4 pytań i odwróceń. Ale zanim te 4 pytania odwrócenia zastosujemy, trzeba zidentyfikować, znaleźć myśl, która powoduje, że się stresujemy i znaleźć
miejsce albo sytuację, w którym momencie po raz pierwszy albo po raz ostatni pomyśleliśmy albo pojawiła się ta myśl. I teraz na przykład, podam tu przykład, żeby łatwiej można było zrozumieć tą metodę. Więc na przykład znajdujemy myśl, jesteśmy sobie przy komputerze, robimy coś, na przykład siedzimy w pracy, jesteśmy przed komputerem i powiedzmy, że Ola nam obiecała, że tam zadzwoni do nas kiedyś. Albo napisz jakieś SMS-a. No i w pewnym momencie mija jakiś czas i w pewnym momencie siedząc przed komputerem w pracy pojawia się myśl, Ola powinna do mnie zadzwonić. I pojawia się, już tu jest stresująca jakaś myśl, że Ola powinna do mnie zadzwonić. I za chwilę może się pojawić jeszcze bardziej stresująca myśl, Ola mnie nie lubi. I ty siedzisz w pracy sobie przed komputerem i pojawia się myśl, Ola mnie nie lubi i co się z tobą dzieje, gdy wierzysz w tą myśl. I teraz mamy myśl stresującą, znaleźliśmy myśl stresującą, Ola mnie nie lubi. Skąd wiesz, że jest stresująca? Bo zazwyczaj czujesz to, czujesz już jakieś podenerwowanie, coś się dzieje takiego, co czujesz, że to nie jest przyjemne już uczucie. Szukamy teraz miejsca w sytuacji, w którym momencie ta myśl się pojawiła. No i w tym przypadku ta myśl się pojawiła wtedy, kiedy byłeś w pracy, siedziałeś przed komputerem. No, więc mamy sytuację. Więc dwa punkty, te najważniejsze, są, że jak powiem, odhaczone, żeby móc teraz pójść do tych czterech pytań i odwróceń. I pierwsze pytanie, jeśli chodzi o wiecie co, pojawiła się moja myśl, że beznadziejnie prowadzę webinar, będę musiała chyba później ją zakwestionować i teraz się stresuję i się zatkałam nawet. Okej. Okay. To ja ci przerwę na chwilę. To może pracujmy z tą myślą właśnie. No bo odłóż te swoje karteczki, bo ty ich nie potrzebujesz. I niech tu Zuzia twoja przyjdzie i nam opowie, tak jak opowiadasz mi tysiące razy, ja z tobą rozmawiam, a nie przyszedł umysł i się przygotował na coś, co ty znasz w ogóle z rękawa. Czytasz tu jakieś Byron Katie's Reity? Opowiedz nam, właśnie mamy teraz myśl, że nie tak ty prowadzisz niby ten webinar. I każdy z nas ma taką myśl, nie tak ja przy stole wypadłem, nie tak, ja wiesz, ile razy miałam, nie tak ten filmik nakręciłam, nie tak ten webinar. No ja kocham te myśli. Każdy z nas ma taką myśl. Nie tak na randce się zachowałem, nie tak się ubrałem, nie tak się pokazałem. Nie tak powiedziałem, no. Bo to będzie bardziej żywe dla nas, wiesz, bo to będzie namacalne. Okej, teraz to się dzieje, masz tą myśl. Pewnie, że okay. Masz jedną, prawda? No bo taki jest umysł. On jest kochany, on jest zwariowany i będzie cię karmił tym teraz. Dokładnie. Także pracujmy z tym, bo to będzie dla nas łatwiej wszystkich odczuć to. Okej. Okay. No to pojawiła się w moim życiu teraz myśl, w tym momencie, siedząc z wami tutaj na webinarze, myśl, że beznadziejnie prowadzę webinar. I teraz jest pytanie pierwsze, czy to prawda, że ja beznadziejnie prowadzę webinar. Więc mamy stresującą myśl, ja beznadziejnie prowadzę webinar. Drugi podpunkt, który musi być, powiedzmy, Byron Katie bardzo często o tym mówi, żeby spełnić żeby to było spełnione, żeby znaleźć, w którym momencie twojego życia to się pojawiło. To się pojawiło teraz na webinarze, teraz, w tym momencie. Ale jeżeli coś się pojawiło z przeszłości, powiedzmy, to się wydarzyło 10 lat temu, a dalej nas męczy myśl po prostu, że nie powinienem tego powiedzieć wtedy tej osobie, to wracamy do tego momentu, w którym momencie swojego życia to pomyśleliśmy po raz pierwszy. Nawet jeżeli to trwało 15 lat temu, my po prostu wracamy do tego momentu, kiedy ta myśl się pojawiła. I wtedy tak jakby przypominamy sobie, umysł nie zna czasu, więc my przypominamy sobie, kiedy to się po raz pierwszy i wracamy do tej sytuacji i wtedy robimy the work. Okej. Okay. I teraz u mnie jest, że ja prowadzę beznadziejnie webinar. Jezu, ale grzana. No ale przynajmniej prawdziwa grzana, no. To zobaczymy, czy to działa, czy nie, na bieżąco. Tutaj nam się pokażesz, albo to działa, bo tam my nie wiemy, czy u Byron Katie to działa, bo ona może nawet nie istnieje, ale ty tu siedzisz i może nam pokażesz. No pewnie, że wam pokażę. Okej, skarby, więc zamykam zazwyczaj oczy, bo to wtedy bardziej się idzie wczuć, umysł się trochę uspokaja i się bardziej troszeczkę otwiera. Więc pierwsza myśl jest taka, że pierwsze pytanie, czy to jest prawda, że ja beznadziejnie prowadzę webinar? No i jest tylko możliwość, tak albo nie. No i szukam.
Szukam, co przyjdzie w moim teraz odczuciu. No umysł, no mówię tak. Nie ma dobrej i złej odpowiedzi. To ma być szczera odpowiedź. Nie masz tu być spirytualny, duchowy, masz być szczery. Więc ja czuję, że tak. Okej. Więc idę do drugiego pytania. Drugie pytanie jest... Ja tylko przerwę ci na chwilę, tylko na chwilkę przerwę, że pierwsze pytanie, zaznaczymy tu, jest, czy to prawda, i na nie można tylko odpowiedzieć tak albo nie. Bo umysł Dokładnie. Będzie chciał mi nie, ale bla, 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 albo tak, ale bla, 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 bla. I tu w tym momencie the work, jak to Byron Katie mówi, się kończy, prawda? Więc na pierwsze pytanie, czy to prawda, można tylko odpowiedzieć tak lub nie. No i Sylwia odpowiada tak, odpowiadasz tak, że to prawda, tak? Że beznadziejnie prowadzę webinar teraz, tutaj, dokładnie. Drugie pytanie jest bardzo podobne, ale pozwala umysłowi otworzyć się bardziej i poszukać chociaż 1% jednak, że on się myli. Bo tu jest pytanie drugie, czy możesz mieć absolutną pewność, że to jest prawda? 100% pewności, że to jest prawda, że ty beznadziejnie prowadzisz teraz webinar. I tu też jest tak albo nie. Poczekajcie, dajcie mi chwilę, muszę się zastanowić. Muszę usłyszeć, co tam serce mi mówi. No nie, no 100% nie mogę wiedzieć, czy to jest prawda. No nie wiem, czy to jest prawda, że ja beznadziejnie prowadzę webinar. Okej, okay. Trzecie pytanie. Jak reaguję? Co się dzieje, gdy wierzę w tą myśl? W tym momencie... Gdy ja teraz z wami prowadzę webinar, jak ja wierzę w myśl, że ja beznadziejnie prowadzę webinar. No to tak jak sami widzieliście, uwierzyłam w tą myśl i się kompletnie zacięłam. Wybiłam się po prostu i nie wiedziałam, co dalej powiedzieć. Zestresowałam się i poczułam to nawet w klatce piersiowej. Już poczucie winy, że za mało się przygotowałam, albo źle się przygotowałam, albo w ogóle nie powinnam tutaj się w ogóle zjawić, bo już się pojawia kolejna jakaś kwestia, no nie jestem dobrym coachem, powinnam jeszcze więcej sobie czasu dać na to, żeby jeszcze odczekać, jeszcze więcej poczytać. Co tam jeszcze? Jak ja reaguję? Czuję się mała teraz, niewystarczająco dobra. I to są myśli teraz, to są też myśli, które można szybko zapisać na kartce. I jak się skończy to the work, przepracować te myśli, które ja teraz na przykład ja usłyszałam, ja bym teraz to u siebie zapisałam, że na przykład jestem niewystarczająco dobra, powinnam jeszcze więcej książek przeczytać, powinnam więcej jeszcze się... I to są też myśli, które są stresujące i mogę dalej później po tej pracy zrobić kolejną pracę. Co tam jeszcze się pojawia? Gdy wierzę w tą myśl. Głupio mi, że w ogóle się tutaj zjawiłam. Wstyd się pojawia. I teraz mogę sobie zadać pytanie, czy ta myśl powoduje teraz, na przykład na tym webinarze, czy ta myśl jest wspierająca mnie, czy nie wspierająca? No nie wspiera mnie, powoduje we mnie stres. Teraz mogę zadać pytanie, jak ja siebie traktuję w tym momencie, kiedy wierzę w tą myśl. No to źle siebie traktuję, bo jak ja już widzę znowu, że znowu uważam, że powinnam więcej przeczytać książek, że nie jestem wystarczająco dobra, wstydzę się, krytykuję siebie, no to nie traktuję siebie w tym momencie źle. Jak ja traktuję w tym momencie też was, gdy wierzę w tą myśl? Że jesteście na przykład lepsi ode mnie. Że pomyślicie właśnie sobie o mnie coś złego. Że mnie wyśmiejecie.
I teraz znowu mogą się pojawić na przykład kolejne myśli umysłu, okej, pomyślicie o mnie coś złego i już może się pojawić dla mojego umysłu znowu, że będę was gdzieś tam w myślach, że jesteście nietolerancyjni, mogę was znowu tam gdzieś krytykować, jak się pójdzie głębiej, prawda? Więc to, no tu idzie, tą pracą się pracuje bardzo głęboko. Okej, wracamy do czwartego pytania. I teraz wszystko zostaje takie same. Ja jestem przed wami, prowadzę webinar, nic się nie zmienia i nie mam tej myśli, że beznadziejnie prowadzę webinar. Ja, kim bym była bez tej myśli teraz, że beznadziejnie prowadzę webinar? Od razu pojawia się, mogę wziąć głęboki oddech, bo lżej się czuję. Czuję się silniejsza. Ważna. Jak ja się czuję z wami teraz tutaj bez tej myśli? Dobrze się czuję. Jak traktuję siebie, gdy nie wierzę w tą myśl? Dobrze, mam szacunek do siebie. Mimo to, bo się tu po prostu wstawiłam nawet dlatego, że jestem na tyle odważna. Więc sama siebie wspieram przez to, że już nie wierzę w tą myśl. I teraz idziemy do odwrócenia. I teraz tak, że ja pracuję teraz sama ze sobą, bo ja beznadziejnie prowadzę webinar. Jest tylko jedna możliwość odwrócenia. 180 stopni. Ja nie prowadzę beznadziejnie webinaru. I teraz muszę znaleźć 3 autentyczne przykłady na to, że to jest tak samo prawdziwe albo prawdziwsze niż pierwotna myśl. I the word też nie będzie skuteczny, jeżeli umysł nie znajdzie 3 albo i więcej przykładów prawdziwych, autentycznych z tej sytuacji albo ze swojego życia na to, że ta myśl odwrócona jest tak samo prawdziwa jak ta pierwotna. Jeżeli on nie znajdzie tego, to on dalej będzie chciał się trzymać tej pierwotnej myśli, która powoduje we mnie stres. I on teraz potrzebuje przestrzeni na to, żeby zobaczyć, że się trochę mylił, albo że tak samo jest inna też możliwość, żeby mógł puścić tą pierwotną myśl, która powodowała we mnie stres. No to okej, szukamy, że ja nie beznadziejnie prowadzę, albo można właśnie beznadziejnie zamienić na to przeciwieństwo po prostu. Ja cudownie prowadzę webinar. Albo można właśnie, że ja nie beznadziejnie prowadzę webinar, a ten polski mój. No i teraz mój umysł musi znaleźć 3 przykłady na to, że to jest prawdziwe albo prawdziwsze. Jestem przygotowana. Na razie powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja cudownie prowadzę webinar. Jeszcze chociaż jeden przykład na to. Ile mamy ludzi, kochanie? A no właśnie chciałam ci to powiedzieć i to jest takie cudowne, dlatego że my tak jesteśmy wszyscy połączeni, dlatego że ja chciałam ci powiedzieć, ale nie chciałam ci przerywać i ci wkładać słów do buzi. I chciałam ci powiedzieć, masz 80 parę osób, które cię słucha już od godziny, a ludzie w tym momencie piszą, wciąż cię słuchamy, to kolejny powód. I to jest takie cudowne, wiesz? No i to właśnie jest kolejne, no i teraz, no właśnie, że ludzie mnie dalej słuchają, nie? I jeszcze tyle. Więc to jest znak dla mojego umysłu, że cudownie prowadzę webinar. Ale, co jest ale? Tu trzeba trochę uważać z tym ale w the work, bo jak słyszysz ale i ponieważ, to tak jak mówiłaś, przy pierwszym, drugim pytaniu to jest po prostu usprawiedliwianie się, to jest wchodzenie w historię, a nie odpowiadanie na pytania. W momencie, kiedy nie odpowiadasz na pytania, to nie jest the work i the work po prostu nie funkcjonuje w tym momencie. Ale gdy prowadzisz ze sobą the work, czyli ja źle prowadzę webinar beznadziejnie, to żeby umysł, bo tu jest tylko jedno odwrócenie, żeby umysł jeszcze mógł tak jakby poczuć to, że to jest prawdziwe, jeszcze lepiej, więcej niż 3,
przykłady autentyczne podać, że ta myśl, to odwrócenie jest także prawdziwe albo prawdziwsze. Ale trzy to jest minimum. Jeżeli teraz robimy, a Byron Katie zaleca, żeby nie robić zbytnio, najpierw osoby, które nie znają zbytnio tej metody, nie robić, o sobie pisać. Żeby zacząć właśnie osądzać innego, inną osobę, żeby albo przedmiot, albo sytuację, albo jakąś grupę ludzi, ale nie siebie. I ona mówi właśnie, mimo że naprawdę mój pierwszy dework było ze sobą i bardzo dobrze zadziałało, a to jest trochę też przesadzone, ale osoby, które gdzieś nie mają, powiedzmy, gdzieś tam doświadczenia, albo dopiero się uczą, to bardzo ważne jest, i ona bardzo podkreśla to często, mimo że ja nie widzę tego, coś złego w tym, to ona bardzo podkreśla Byron Katie, żeby po prostu nie zaczynać pracy, czyli the work, oceniając siebie. Jak już wziąć dobrego coacha, albo po prostu mieć jakieś większe doświadczenie, bo to dla umysłu jest czasem mega niekomfortowe i on będzie po prostu chciał szukać bardzo mocno, że to jednak jest nieprawdziwe i wchodzić w historię. Ale teraz, tak kochanie? Ja tylko przerwę ci na chwilę, bo to jest pytanie, że ja nie rozumiem, jak nie ze sobą. To tylko wytłumaczymy, że każdy z nas ma różne myśli i ta metoda polega na kwestionowaniu myśli. Najprostszy sposób. Myśli przychodzą i my je kwestionujemy, dlatego że te myśli, które nas męczą, tak? Dlatego że jak je kwestionujemy poprzez tą metodę, która ma tylko 4 pytania, to widzimy, że większość z tych myśli, które mają taką władzę nad nami, jak nie wierzymy, nie są prawdziwe. I w momencie, kiedy przejdziemy przez te 4 pytania i odwrócenie, jak Sylwia mówiła, to jesteśmy w stanie się rozróżnić, co zresztą widać, jak teraz ona zupełnie inaczej też jest rozróżniona na tym webinarze. I można, i myśli mamy na temat siebie, albo na temat innych, wszechświata, Boga i wszystkiego dookoła nas, lub na temat siebie. Więc tu Byron Katie zaleca, żeby na początku tej drogi, gdy stosujemy tę metodę, to nie testować myśli na temat siebie, czyli ja jestem beznadziejna, ja jestem niewystarczająco dobry. Lepiej wziąć jakiegoś sąsiada, zresztą ona ma taki sheet, jakby to się nazywa. Czyli to karteczka, przykład taki. W polsku się mówi, formularz na temat osąd swojego bliźniego. Czyli bierzesz jakiegoś bliźniego na tacę i po prostu go osądzasz. Jak tylko, czy to jest mąż, czy to jest żona, czy to jest szef pracy, czy to jest mama, czy to jest tato i po prostu wypisujesz, co z nim jest nie tak. Dokładnie. I to najlepsze, co ci przyjdzie do głowy tak naprawdę. Im więcej, tym lepiej tak naprawdę. Wszystko to, co ukrywałeś nawet sam przed sobą. I w momencie, kiedy przechodzisz przez te pytania, naprawdę dzieje się magia. I te formularze są dostępne na stronie Byron Katie. Ona ma stronę swoją przetłumaczoną praktycznie na każdy język. Formularze są dostępne w każdym języku. I jest też mała książeczka Byron Katie, która jest opisana cała metoda, która jest dostępna za darmo do ściągnięcia w PDF-ie w każdym języku. The Work. .com polski, dokładnie. I tu właśnie można ściągnąć sobie to, co Ewcia mówiła, tą książeczkę małą. Dokładnie. I można ściągnąć właśnie, tutaj przygotowałam, żeby pokazać, nie wiem, czy będzie widać. Fajne pytania, fajne emocje wypisane, bo czasem nam trudno na samym początku powiedzieć, jakie emocje w nas się kumuluje, gdy wierzymy w tą myśl, więc tu są wszystkie emocje wypisane. Najpierw negatywne, później do 4 pytania pozytywne. Tu jest kwestionariusz, który można wydrukować sobie. Wszystko właśnie jest za darmo. Jest karteczka z 4 pytaniami. Ja mam w portfelu 2. Zawsze, jeżeli ktoś czuje, że mam komuś dać, to jest otwarty, to po prostu mogę to komuś zawsze też zostawić, więc ja mam trochę tego wydrukowanego. Tam można też zobaczyć, jakie książki napisała Byron Katie, zobaczyć, kiedy ma warsztaty, więc tam jest bardzo fajnie, w języku polskim też fajnych informacji jest napisanych. Są też filmiki na YouTubie w języku polskim i jest ich sporo nawet, więc ja też zaczynałam na początku z YouTube'a, prawda? Na filmikach z YouTube'a. Książkę polecam, jeśli ktoś chce się zgłębić w tą metodę, Kochaj, co jest, bo tam jest tak ogólnie, jest całe wprowadzenie, jest naprawdę chyba wszystko, co potrzeba wiedzieć na temat tej metody. I na tej stronie, co przed chwilą Wam wysłałam, jest także zobaczenie innych tytułów, które można sobie kupić, jeżeli ktoś by chciał przeczytać po prostu tą książkę. Więc pierwsze pytanie. Dokładnie. Pierwsze pytanie. Czy to jest prawda? Czy to jest prawda? Tak albo nie, odpowiada się. Tak. Tylko i wyłącznie.
Drugie pytanie jest bardzo podobne i brzmi, czy możesz mieć absolutną pewność, że to prawda? I w tym pytaniu też masz tak albo nie. Trzecie pytanie, co się dzieje, gdy wierzysz w tą myśl? No i tam są jeszcze dodatkowe pytania właśnie, jak reaguje twoje ciało, jakie emocje są, się pojawiają, jak traktujesz tą osobę drugą, jak traktujesz siebie, gdy wierzysz w tą myśl, czy ta myśl sprawia ci radość, czy stres do twojego życia przynosi. Czwarte pytanie jest, co się z tobą dzieje, gdy nie wierzysz w tą myśl? Wszystko zostaje w tym momencie, wszystko jest takie same, jak było. Deszcz pada, Ola nie dzwoni, mój mąż dalej krzyczy na mnie, ale ja nie mam myśli, że on nie powinien tego robić, albo ja nie mam myśli, siedzę tutaj i się jąkam i nie mam myśli, że beznadziejnie prowadzę webinaru. Wszystko jest takie same. Teraz jak, co się ze mną dzieje, gdy ja nie wierzę w tą myśl? Jak ja się czuję, jak moje ciało się czuje, jak traktuję was, jak ja traktuję siebie w tym momencie? Idziemy do odwrócenia. I tak powiedziałam, jeżeli ja osądzam siebie, jest tylko jedno odwrócenie, przeciwne. Ja prowadzę cudownie webinar, albo ja nie prowadzę beznadziejnie webinaru. I ewentualnie możesz dodać zamiast trzech tylko przykładów, dodajesz 9 przykładów, 6 przykładów, 5 przykładów, żeby twój umysł tak trochę się naprawdę uspokoił i się wyluzował. Jeśli osądzasz drugą osobę, są 3, czasem i może więcej, ale zawsze w 90% jest zawsze 3 odwrócenia. Odwrócenie na przykład, Ola mnie nie lubi, przeciwieństwo 180 stopni, Ola mnie lubi. Teraz odwrócenie drugie, do siebie, ja nie lubię siebie. I odwrócenie osób, zmiana osób, ja nie lubię Oli. I do każdych tych odwróceń, tak samo jak teraz ja znalazłam tylko jedno odwrócenie do tego, że ja beznadziejnie, że ja cudownie prowadzę webinar, szukamy 3. Przynajmniej 3, do każdych tych 3 odwróceń szukamy 3 przykłady autentyczne ze swojego życia, najlepiej z tej sytuacji, w której po prostu gdzieś tam, z którą pracujemy, na to, że ta odwrócenie jest tak samo prawdziwe albo prawdziwsze niż ta pierwotna myśl, która nas stresowała. Jeżeli też jest na przykład, że na przykład nie osądzamy siebie, jeszcze raz, że pojawiają się w kwestionariuszu 2 osoby, ale nie my. Że na przykład mama nie powinna krzyczeć na tatę. I tam już jest trochę skomplikowane, bo tam czasem jest 12 odwróceń, 9 odwróceń. I to już jest takie, więc ja tutaj nie będę się rozgadywać na temat, bo na początku mówię, zacząć od takich podstaw właśnie, prawda? Byron Katie właśnie mówi, że od lat osądzamy drugiego bliźniego. Mówi nam się, że nie powinniśmy tego robić, a robimy to. I tu właśnie tak Ewcia powiedziała, przelać wszystko, tu nie masz być duchowy, tu nie masz być spirytualny, tu nie ma być myśli, ja nie powinienem tego robić, bo tu moja przyjaciółka nie powinna mnie teraz oceniać, ja kocham mojego męża, a mimo to tak o nim myślę, przelać to wszystko, co cię kurwia, że tak powiem, przelać to wszystko na papier i naprawdę być szczerym i naprawdę się otworzyć na to, bo mimo to zobaczysz na samym końcu, najprawdopodobniej na tyle, jeżeli się otworzysz, że i tak to jest tylko, że to jest nieprawdziwe i że ta osoba druga nie ma nic wspólnego z tym, Boże, się wyluzowałam, ja kartek w ogóle już nie potrzebuję. Ale ja tylko przerwę na chwilę, To jest dokładnie to, co się dzieje w momencie, kiedy zakwestionujesz jedną myśl, która potrafi nas zatrzymać i zamrozić na całe życie. Jedna myśl w trakcie, gdzie stawiasz się i jest prawie 100 osób z tobą i jesteś przygotowany i wchodzi umysł i zanim ty zdążysz się rozgrzać, on już wchodzi i ma swoją historię do opowiedzenia. I w momencie, kiedy my mu wierzymy, to wszystko to, ten cały potencjał, to jest jakby my zamykamy klucz i zamykamy wszystko za tymi drzwiami. I dlatego to jest niesamowite, bo nie byłoby chyba lepszego przykładu, na sucho można byłoby to robić, niż to, co się wydarzyło tak naprawdę na tym webinarze, bo to widać, że to działa. I dla mnie zawsze, ja pamiętam, bo ja kiedyś bardzo dużo sama pracowałam tą metodą z ludźmi, nie miałam jakichś certyfikatów ani nic, jednak bardzo dobrze rozumiem tą metodę, wierzę w to głęboko, bardzo wiele na sobie tego zrobiłam. Ważna rzecz taka, bo nie pamiętam, czy to wspominałeś, że Byron Katie mówił, że dobrze by było, że najlepiej jest to pisać na kartce, bo ludzie chcą to robić w umyśle i ja nieraz to robię w umyśle, jednak ona mówi, nie lęk się, wstań, weź kartkę, długopis, dlatego że umysł jest bardzo szybki.
i bardzo szybko i robi właśnie te ale, jak to ktoś napisał, ale jest kasownikiem, więc to jest takie fajne, że ty coś powiesz, a za chwilę wchodzi te ale i katuje wszystko, co przed chwilą powiedziałeś. Więc fajnie jest to wszystko wypisać i ja nieraz tą metodą pracowałam i zawsze myślałam, okej, to są jakieś takie w miarę proste rzeczy, nad którymi pracujesz, prawda? A to ktoś cię w pracy wkurzył, a to cię mąż sfrustrował, to cię partnerka, nie wiem, nie stawiła się, a to ktoś na randkę nie przyszedł, a to mama to zrobiła. Ale w momencie, kiedy ja przesłuchałam praktycznie kiedyś wszystkie książki, które są nagraniami ze spotkań z Byron Katie, gdzie ona pracuje, tak jak Sylwia na początku powiedziała, z takimi sytuacjami jak poważne traumy, jak wojny, jak gwałty, jak nowotwory. I ja zawsze kiedyś, jak słuchałam tego, pamiętam na audio i myślę sobie, no jak ty sobie teraz z tym poradzisz, Katie? Po prostu ja nie wierzyłam, że ona może to zrobić w te cztery pytania. Ja po prostu się cieszyłam na to, że ja wiem, że jej się nie uda, że przychodzi ktoś, kto był nękany w dzieciństwie lub gwałcony, kobieta, która była gwałcona przez swojego ojca przez wiele, wiele lat. I ja mówię, jak ty zrobisz to, jak ty zrobisz to pytaniem, czy to prawda? Oczywiście, że to jest prawda. Jak ty możesz dać wolność tej kobiecie? To, co się dzieje, jak człowiek się otworzy, dlatego, że to nie znaczy, że pewne rzeczy się nie wydarzyły, tylko cała idea jakby tego jest taka, że te rzeczy, które nam się przydarzają, często wywołują dużo bólu. Jednak nasze myśli i to, co my wierzymy na temat tego, co nam się przydarza, wytwarza o wiele więcej bólu. I czasem jest tak, że coś nam się przydarzyło raz albo 10 razy, ale my myślimy o tym miliony razy przez dziesiątki lat. I cokolwiek, jakakolwiek krzywda nam była wyrządzona raz, 2, 50, my powtórzyliśmy ją we własnej głowie 1000 razy. Więc to jest to, żeby uwolnić się nie od tego, co było nam wyrządzone i powiedzieć, okej, to on miał rację, albo to się nie wydarzyło. To nie chodzi o to, żeby oszukać siebie, tylko to chodzi o to, żeby ulżyć własnemu cierpieniu, które na ten moment już nie jest spowodowane przez oprawcę, którego już dawno w naszym życiu nie ma, ale przez myśl, którą my powtarzamy w kółko i sami sobie już teraz wbijamy ten sztylet. I tylko my możemy to zatrzymać. I daję ci głos, przepraszam. Nie, dokładnie. Byron Katie i wiele, wiele ludzi, z którymi gdzieś tam się spotykałam, mówili właśnie, żeby bardzo ważne, żeby nie robić tego nigdy w głowie, żeby zawsze pisać to na kartce, bo umysł jest szybszy niż prędkość światła. On po prostu, a jeszcze przy trzecim pytaniu, jak już wejdziesz w te emocje i nawet jeżeli to jest prosta jakaś stresująca myśl, no nie pójdzie dalej, bo on po prostu nie będzie chciał pójść dalej, po prostu umysł jakby nie chce tak jakby poczuć się dobrze czasem, on tak jakby żyje tym i może nam dać po prostu przez to to, że po prostu on ma jakąś władzę nad nami. I właśnie jak jest to zapisane na kartce, to nie ucieknie. I na samym końcu, gdy się zrobi później TT War, no to się widzi, wow, ale ja uwierzyłam w jakąś myśl, czasem 10 lat w nią wierzyłem. I po prostu jest śmiech na sali. I tak to Byron Katie pięknie zawsze mówi, że to nie jest uwalnianie się od myśli, to nie ja uwalniam się od myśli, tylko to ona uwalnia się ode mnie, ta myśl. Bo ta myśl to nie znaczy, że ty zrobiłeś the work i ona się już nie pojawi. Ona się pojawi, ale wtedy, kiedy ona się pojawi, jest, po prostu uśmiechasz się i mówisz, a tylko myśl, to nie jest prawda w ogóle. I the work po prostu jakby daje ci przestrzeń na to, żeby wrócić do tu i teraz. Tak jak powiedziała Ewcia, 10 razy, raz zostałeś uderzony przez mężczyznę. Uderzył cię mężczyzna. Ale ty 1000 razy widziałeś to, jak 1000 razy cię on uderzył. To kto był bardziej przyjaźniejszy? Mężczyzna, który cię tylko raz uderzył? Czy ty, który uderzyłeś siebie w głowie 1000 razy? I to właśnie tak jak powiedziałaś. My nie zdajemy sobie z tego sprawy i często nie myślimy o tym w taki sposób. Ja na przykład byłam no, dość bita w dzieciństwie przez swojego ojczyma i Byron Katie i jej metoda bardzo mi pomogła, dlatego że po pierwsze pomogła mi go kochać, po drugie pomogła mi zrozumieć, że choć tej krzywdy było wiele lat, to on dawno temu już umarł, a ja dalej kontynuowałam tą krzywdę w swoim umyśle. A życie tak chciało, że studiowałam psychologię i neuronaukę i wiem na dziś dzień, wiemy, bo jest to faktem, że dla naszego ciała i umysłu i duszy nie ma różnicy, czy coś jest rzeczywistością, czy nie.
dlatego że ciało nie zna różnicy między tym, co my nazywamy rzeczywistością, a tym, co my nazywamy snem. Więc jeżeli my mamy zamknięte oczy i wyobrażamy sobie, że biegniemy na bieżni, nasze całe ciało reaguje, jeżeli naprawdę wejdziemy w to odczucie, jakby biegło na bieżni. I jeżeli my staniemy i będziemy biegli na bieżni, to ciało reaguje, jakbyśmy biegli na bieżni. Jeżeli porównamy te dwa, maszyny są podłączone do nas, porównamy te dwie sytuacje, wszystkie części mózgu nasze reagują, jak jedno i drugie jest rzeczywistością, mimo że jedno było tylko wyobrażone w głowie. Co to znaczy i dlaczego ja to mówię? To znaczy to, że jeżeli my odgrywamy w głowie myśli, jakiekolwiek negatywne, czy to o traumie, która nam się przydarzyła, czy to negatywne myśli na temat nas samych, nasze ciało nie zna różnicy, nasze ciało przeżywa to tak, jakby to się działo tu i teraz. I często jest tak, że nasi oprawcy już dawno nie żyją, dawno odeszli, dawno nie ma ich w naszym życiu, jednak my przywołujemy ich, a nasze całe ciało, cała nasza istota odczuwa to, jakby to się działo na nowo i na nowo i na nowo. I my często nie myślimy o tym w ten sposób i często ta złość albo ten lęk przed wybaczeniem i puszczeniem tego, co nam się przydarzyło, krzywdzi nas tak naprawdę, dlatego że nie pozwala nam puścić tych ludzi i my trzymamy tą złość w sobie, która nie krzywdzi już ich, ale dalej krzywdzi nas. No i na przykład dobrym właśnie Ewciu przykładem jest i dla nas tutaj wszystkich, często sobie przypominam właśnie, jak umysł jest połączony z ciałem. Wyobraź sobie cytrynę i tu już czujesz w ustach po prostu ten smak taki kwaśny. Jak sobie ją wyobrazisz, tą wielką, zamkniesz oczy, wielką cytrynę, już czujesz, jak ona smakuje. I twoje ciało po prostu tak reaguje, jakby naprawdę jadło cytrynę, nie? I fascynujące to jest po prostu. Ale też ważne jest, żeby w tą metodę wejść, że to jest medytacja, taka w takim sensie, bo jak ktoś to zrobi po łebkach, tak. To ja wrócę tu na swoim przykładzie, powiem, bo takie prawdziwe przykład działa najbardziej, a propos mojego ojczyma. Tak prosto dla nas jest powiedzieć, że ktoś nas nie kocha, prawda? Dla mnie ewidentnym było, że on mnie nie kocha. Całe życie człowiek dorastał w tym, że on mnie wręcz nienawidził, tylko dlatego, że takie, a nie inne zachowania były. I w momencie, i całe życie żyjesz z tym i nawet nie wiesz, jak cię to gnębi, ale w momencie, kiedy zapytasz się, czy to prawda, i może nawet nieraz on powiedział w złości, że ja cię nienawidzę, czy ty jesteś taka i owaka, czy ja cię nie kocham, ale gdy wrócisz do tego, gdy przejdziesz do tego drugiego pytania, które jest prawie takie samo jak te pierwsze, ale zatrzymasz się na chwilę, naprawdę zatrzymasz się w tej medytacji i w tym, czy ty możesz to wiedzieć, czy ty możesz znać tą drugą istotę, bez tego, co umysł do umysłu przekazuje, czy on naprawdę cię nie kochał, że on cię nienawidził. To są mocne myśli, to są mocne słowa. My sami wiemy, ile razy w złości powiedzieliśmy, o, ja cię nie cierpię, o, ty jesteś taki i taki. Ale czy my naprawdę tak myślimy? Nie. I gdy wejdziesz głęboko w te odczucie, w tą medytację, gdy zatrzymasz się dla tej myśli i naprawdę z nią pobędziesz i naprawdę ją zrozumiesz i skwestionujesz z tej przestrzeni takiej medytacyjnej, to niesamowite rzeczy się dzieją, bo często takie myśli, w które my o tak pochopnie wierzymy, które naprawdę gnębią nas przez lata, gdy przetestowane, one po prostu znikają z naszej rzeczywistości i wszystko się odwraca do góry nogami. Dlatego, że w momencie, kiedy jest odwrócenie, że on cię nie nienawidzi, a on cię kocha, i ty wierzysz w coś 30 parę lat i ty nienawidzisz tego człowieka, bo wierzysz, że on cię nienawidzi. W momencie, kiedy ty bierzesz na siebie odpowiedzialność tych słów i tej myśli, całe, to jest tak, to naprawdę jest o wiele więcej niż wygląda. Ciężko jest to w słowach wytłumaczyć i nie, nie ma takiej gwarancji, że jak ktoś zrobi to pierwszy czy drugi raz, to poczuje, bo my się spotkałyśmy z Sylwią lata temu i pracowałyśmy razem lata temu i tą metodę gdzieś próbowałyśmy zrobić, ale to po prostu na to przychodzi pewien czas. Przychodzi pewien czas i ogromna otwartość, bo z jednej strony ona jest prosta, ma tylko cztery pytania, a z drugiej strony wymaga ogromnej odwagi, żeby skwestionować samego siebie, bo dla nas jest łatwiej skwestionować innych niż siebie. No bo tak, bo to teraz umiera po prostu część tego, czego, co wierzyliśmy, tego już nie ma i to jest dla umysłu po prostu, ja sama wiem, ile koncepcji już gdzieś runęło i to nie było czasem przyjemne, ale co chciałam jeszcze powiedzieć, że nawet wtedy, bo okej, często się myśli, no okej, to po The Work zawsze, że The Work pozwala ci zaakceptować to, co jest. Czyli też nie tylko pozwala ci dokładnie też pozwolić na to, żebyś był smutny. Bo w momencie, kiedy jesteś smutny, a my mówimy, nie powinienem być smutny, albo powinnam siebie kochać, a ja się pytam ciebie, czy to w ogóle prawda. I nas,
I my mamy stres z tym, że my powinniśmy siebie kochać, bo teraz wszyscy mówią, że powinniśmy siebie kochać i nam się wydaje, że my siebie nie kochamy. I teraz ja się Cię pytam, kochanie, czy Ty powinnaś siebie kochać? I to tak, i to po prostu wiesz, jest dla umysłu, wiesz, i od razu idziesz drugie pytanie, trzecie, czwarte i mówisz, wow, no nie powinnam siebie kochać, odwrócenie jest, ponieważ tego na dzień dzisiejszy nie robię. Ale za chwilę ja się pytam, bo jest coś takiego w The Work jeszcze, że okej, okay, na ten moment może siebie nie kochasz tak, jakbyś tego chciał, a ja się Ciebie teraz pytam, co możesz zrobić, żeby siebie pokochać? Zrób jeden, dwa, trzy, dwie rzeczy, trzy rzeczy, żeby Twój umysł, wyjdziesz, rozpoczniesz jutro nowy dzień i zrób coś, żeby Twój umysł mógł powiedzieć, że Ty zaczęłaś siebie kochać. I ja tak zrobiłam w swoim życiu, kiedy wróciłam pierwszy raz z warsztatu i mieliśmy tam właśnie, zrobiliśmy The Work, że mężczyźni powinni, czy tam kobiety powinni nas szanować. Znaczy, wiadomo, kobiety pisali o mężczyzna, mężczyźni o kobieta. I później wyszło na odwróceniu, że to ja powinnam siebie szanować. Ja tak płakałam, bo ja już przez tyle lat czytałam, że powinnam siebie kochać, a ja kurwa dalej siebie nie kocham i nie szanuję. Ja tak płakałam, że to odwrócenie mi tak sprawiło ból. Nie to, że mężczyźni mnie nie szanują, nie to, że ja mężczyzn nie szanuję, tylko kurwa, że ja siebie nie szanuję. Ja naprawdę tak płakałam, ja szłam do domu po tych warsztatach to, i ta myśl mnie tak po prostu, bo ja wierzyłam dalej, że ja powinnam siebie szanować. Odwrócenie było, że ja nie szanuję siebie i przyszła myśl, ja powinnam siebie szanować. I ja mimo, że 3 lata czytałam o czymś, ja tego nie robię nadal. I to było takie smutne dla mojego umysłu. Ja tak płakałam, bardzo to dla mnie frustrujące. Ale za chwilę było, kochanie, okej, okay, co ty teraz możesz zrobić, żeby twój umysł mógł zrozumieć albo zobaczyć, że ty siebie zaczynasz kochać. I ja nie mogłam przez 7 miesięcy wcześniej zostawić mojej pracy, bo zawsze było coś tam, bo się boję, bo będę miała mniej wygodne życie, bo nie będę miała pieniędzy, bo mąż się obrazi na mnie. I zawsze było ja nie zostawię tych 2 prac. Po tym powiedziałam, okej, okay, co ja bym mogła zrozumieć, ale coś takiego musi to, u mnie musiało to być powerful, żeby to zadziałało dla mojego umysłu, że widział, że ja naprawdę zaczęłam się kochać. Wróciłam z tych warsztatów, wrzuciłam 2 prace i po prostu, jak ja czasem przychodzi teraz do mnie myśl, że ja siebie nie kocham, to od razu widzę ten przykład z życia wzięte, który ja zastosowałam w działaniu. Jak ja siebie nie kocham, jak ja zostawiłam pracę, gdzie ja nie mogłam przez 7 miesięcy tego zrobić, a ja w końcu to zrobiłam, po prostu po tym warsztacie. I po prostu to tak działa, więc czasem jest coś, jest odwrócenie, które sprawia nam ból i szybko właśnie fajnie się zapytać od razu, okej, kochanie, na ten moment jest tak, że jesteś smutna. I tyle. I teraz co możesz zrobić, żeby siebie rozweselić? Ewcia by zaproponowała na ten moment, idź i włącz sobie muzykę wesołą. Albo na przykład potańcz, albo pośpiewaj, czyli coś przeciwie, po prostu coś, o czym na ten moment nie myślimy. Albo na przykład idź i kup sobie kwiaty, co ja często sobie też robię. Albo idź na lody, nie wiem, zrób coś, żeby twój umysł po prostu wiedział, że ty zaczęłaś siebie kochać, że ty zaczęłaś siebie szanować. Hej kochanie, cześć Marcinku. Więc tak to wygląda, więc... Co bym chciała tu powiedzieć? Dużo bym mogła powiedzieć, ale skarby jest za 15, ja bym chciała tą medytację dla Was poprowadzić. Skarby. Można kiedyś zrobić, jak ktoś będzie miał ochotę, 2 webinar, można się ze mną skontaktować na Facebooku, na moim blogu. Ja tutaj dalej jestem gdzieś dostępna na tych społecznościowych portalach, więc ja tu jestem dla Was dostępna. Robić. Szkoda, że nie powiem. Ja mogę powiedzieć ludziom, żeby wzięli ze sobą kartkę i długopis, prawda? Bo to lepiej. Ale to co, robimy w głowie to, tak? Ale nie musi być kartka i długopis, bo ja jestem tutaj, ja Was będę tu coachować. Po prostu zrobię coś takiego, co ja przed chwilą przed Wami zrobiłam. Więc teraz role się odwracają, skarby. Tylko teraz będziemy oceniać drugiego, więc fajne to jest, bo ja widzieliście, jak to funkcjonuje, gdy ja oceniałam siebie, krytykowałam, a teraz ja Was poproszę, żebyście krytykowali kogoś innego, więc macie 2 tak jakby najważniejsze takie przykłady z The Work, które się bardzo często powtarzają. Cudowny, idealny ten webinar w ogóle wyszedł, w ogóle nie tak zaplanowałam. Chciałam powiedzieć właśnie, że pamiętajcie kochani, nie macie tutaj być, nie macie być tutaj, słyszycie mnie jeszcze? Słyszycie mnie? Tak. Nie macie być spirytualni, nie macie być duchowi, nie macie być religijni, macie być szczerzy wobec siebie, nie ma tutaj złych i dobrych odpowiedzi, dobra, najlepsza odpowiedź jest taka, jaka jest szczera dla Was. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, zapomniałam.
I tyle. I możecie na głos mówić, co wam przyjdzie. Ja nie wiem. Nie. Ale ja mogę się odezwać. Cześć, witajcie wszyscy. Ja mam takie małe doświadczenie właśnie z tą metodą. Takie, że ja usłyszałem od tej właśnie tej pani, która ze mną żyje 24 na dobę. Wyjechałem w taką podróż sam ze sobą pod namiot na parę dni, około tygodnia. I każdego dnia siadałem około półtorej godziny i właśnie pracowałem sobie na tych arkuszach z tą metodą. Było to bardzo mocne, ale bardzo mocne pod względem tego, że tak to mnie zabierało w emocje, że nawet nieświadomie popadałem w taką medytację. Czyli coś, co świadomie nie możemy robić na co dzień, bo się tak nie zawsze to udaje, to dzięki tej metodzie, pisząc i to czułem, jak głęboko wchodzę w siebie i grzebię w tych takich naleciałościach, jak ja to mówię, brudach. Ale co chcę tutaj właśnie na plus Sylwii powiedzieć, że nieważne jak ktoś o tym opowiada, ale najmocniejsze doświadczenie niż robiłem sam było, kiedy zrobiła mi to Ewelina, czyli ona zadawała mi pytania, czyli osoba, która ma ten temat pojęcie i potrafi zadać te pytania, to można wydobyć z siebie takie przekonania sabotujące nas praktycznie codziennie. Że polecam szczerze, no u mnie nastąpiły zmiany diametralne, następują codziennie, ale tam no dalej coś takiego, powiedzmy, co przepracowywałem, pojawia się, widzę to, ale już jednak nie działa to na mnie. Czyli ta praca, jakby świadomość tego, co pogrzebiesz w tych arkuszach, da ci to, nie że to ci zabierze, bo każdy by chciał, żeby to zabrane zostało i znikło. Nie, to nie zniknie. To będzie, ale twoje podejście do tego zmieni się kompletnie, a to jest uleczenie. Trochę tak jak Sylwia powiedziała, że ta mysz może jeszcze przyjść, bo ona się od ciebie nie uwolniła, ale ty się uwalniasz od niej, tak. Prawda? Jeżeli tylko macie ochotę, usiądźcie wygodnie na swoich krzesłach czy na fotelu, którym siedzicie. Pozwól swojemu ciału się odprężyć. Nogom, ramionom, twarzy. I znajdź, kochanie, teraz w swoim życiu sytuacji, gdzie czułeś się niekochany, tak jak tego chciałeś. Ktoś, kto cię nie kochał tak, jak tego chciałeś. Poczułeś ból. Znajdź sytuację, gdzie pojawiła się myśl, że ona albo on powinien cię kochać, a ona tego nie robi. Jeśli więcej sytuacji pojawia się, wybierz jedną z nich, najlepiej tę, która sprawia ci największy ból. Jeżeli ktoś jeszcze nie znalazł sytuacji z miłością, może także znaleźć sytuację z docenieniem. Ona, on powinien cię docenić. W którym momencie swojego życia pojawiła się ta myśl? Gdzie to się wydarzyło? Gdzie po raz pierwszy pomyślałeś, albo po raz ostatni, że ona, on powinien mnie kochać? Ona, on powinien mnie docenić. To nie musi być partner. To może być ktoś z rodziny, rodzice, ktoś z pracy, dziecko. Znajdź bardzo dokładnie sytuację. Na przykład przy stole wigilijnym, gdy śpiewaliście kolędę, przyszła jakaś taka myśl, że ona, on powinien mnie kochać. W pracy, gdy siedzisz przy biurku i twój szef coś do ciebie mówi i myślisz, on, ona powinna mnie docenić.
Gdy siedzisz na przykład przed komputerem, to mu przychodzi myśl: on, ona powinna mnie kochać. On, ona powinna mnie docenić. Im bardziej dokładniejszą masz sytuację, tym lepiej. Bardzo ważne jest, żeby nie zmieniać sytuacji w czasie robienia the work. Jak wybrałeś już jedną sytuację, z którą chcesz pracować, zostań cały czas przy tej sytuacji. I teraz każdy z was, odpowiadając zaraz na moje pytanie, może na głos w swoim pokoju, ci, którzy mają udzielony tutaj głos, mogą na głos odpowiadać na to pytanie. Można to też zrobić w ciszy swojego umysłu. Więc zapraszam cię do sytuacji, w której pomyślałeś, że ona, on powinien mnie kochać albo docenić. Czy wtedy było zimno, czy ciepło? Było jasno, czy ciemno? Było to w domu, w pracy, na zakupach? Idź do tego momentu, gdzie ta myśl po raz pierwszy się pojawiła, albo po raz ostatni. On, ona powinna mnie kochać albo docenić. Ona powinna mnie kochać. Czy to prawda? Tak albo nie? Tak. Czy w tej sytuacji, którą masz przed oczami i wierzysz w tą myśl, że ona, on powinien mnie kochać lub docenić? Czy możesz mieć absolutną pewność, że to prawda? Twoja prawdziwa odpowiedź. Tak albo nie? Tak. Możesz mieć absolutną pewność, że dla twojego rozwoju, twojego życia to jest najlepsze, że ona, on powinna cię kochać, powinna cię docenić. I w tej samej sytuacji, którą sobie wybrałeś, gdy pojawia się myśl, że ona, on powinien cię kochać lub docenić. Jak reagujesz? Co się dzieje z tobą, gdy bierzesz tą myśl? Jakie emocje się pojawiają, gdy wierzysz w tą myśl? Ona, on powinien cię kochać lub docenić. Smutek. Rozczarowanie. Ból. Samotność. Jakie to uczucie, gdy tak się czujesz? Niedobre. On, ona powinna cię kochać lub docenić.
co się dzieje z tobą? Jak traktujesz tą osobę, gdy wierzysz w tą myśl w tej konkretnej sytuacji? I jakie to uczucie, gdy tak traktujesz tę osobę? Zapraszam jeszcze raz wszystkich do sytuacji, którą sobie wybrali. Gdzie pojawiła się myśl, ona powinien mnie kochać, doceniać. Jak wygląda twoje życie, gdy wierzysz w tą myśl? Weź głęboki oddech, jeżeli czujesz taką potrzebę, poczuj go w ciele. I wróć do tej sytuacji. Wszystko jest takie samo. Twój mąż cię nie docenia według ciebie, nie kocha cię według ciebie, ale u ciebie nie pojawia się myśl, że on powinien mnie kochać lub doceniać. Poczuj, jakie to uczucie, gdy nie pojawia się ta myśl w tej samej sytuacji. Wszystko zostaje takie same. Nic się nie zmienia. Ale nie pojawia się myśl, on powinien mnie kochać lub doceniać. Jak traktujesz teraz tę osobę, gdy nie wierzysz w tą myśl? Ona, on powinien mnie kochać lub doceniać. Jak się czuje twoje ciało, gdy nie wierzysz w tą myśl? Ona, on powinien cię kochać lub doceniać w tej samej sytuacji. Wszystko zostaje takie same. Ale nie ma tej myśli. I jak by wyglądało twoje życie, gdybyś nie wierzył, nie miał tej myśli, ona, on powinien mnie kochać lub doceniać. Jak wyglądałoby twoje życie bez tej myśli? Poczuj. Wyobraź to sobie. I pierwsza możliwość odwrócenia jest on, ona nie powinien mnie kochać. Podaj mi 3 przykłady, konkretne i autentyczne, najlepiej w tej samej sytuacji, że to odwrócenie jest tak samo prawdziwe albo prawdziwsze jak myśl pierwotna. Odwrócenie brzmi: ona, on nie powinien mnie kochać. Dlaczego to jest prawdziwe?
3 konkretne, autentyczne powody. Poczuj, jakie to jest uczucie, gdy uzależniasz się teraz od drugiej osoby. Dlaczego to jest prawdziwe, że on, ona nie powinien nie kochać, doceniać? Moja odpowiedź, mój przykład jest taki, że nie powinien, bo tego nie robi według mnie. Dlaczego nie powinien tego jeszcze robić? Nie powinna jeszcze robić. Nie powinna mnie kochać lub doceniać. Co w tym jest dobrego, że mnie nie docenia i mnie nie kocha? Staję się silniejsza, a może jestem bardziej cierpliwsza. Drugie odwrócenie może brzmieć: ja powinnam kochać ją albo jego. Docenić ją albo jego. W tej właśnie sytuacji, którą sobie wybrałeś, poczuj to. Ja powinienem, powinnam ją, jego kochać, docenić. Czy to jest prawdziwe albo prawdziwsze niż pierwotna myśl? I podaj mi 3 przykłady autentyczne. To jest to odwrócenie tak samo prawdziwe albo prawdziwsze. Mój przykład. Jak jestem zła w tym momencie na niego, że mnie nie kocha, to ja go nie kocham, więc ja powinnam teraz kochać go. Ozu, nie powinnam, ale to jest najbardziej prawdziwsze, co mogę zrobić, na co mam wpływ. Może sytuację, którą sobie wybrałeś i widzisz, gdzie krzyczysz na niego. Powinnaś go kochać, nie krzycząc na niego w tej sytuacji. Ja powinienem ją, jego kochać, docenić. Jeszcze jeden przykład na to, że to jest prawdziwe albo prawdziwsze odwrócenie w tej sytuacji, którą sobie wybrałeś. Trzecie odwrócenie. Ja powinienem siebie kochać. Podaj 3 przykłady konkretne, że to odwrócenie jest prawdziwe albo prawdziwsze. Ja powinienem siebie kochać.
bo to jest jedyna możliwość, jedyna rzecz, którą, na którą mam wpływ, którą ja mogę zrobić. Nikt tego za mnie nie może zrobić. W tej sytuacji ja powinnam siebie kochać, siebie docenić. Przykład na to, że to odwrócenie jest prawdziwe albo prawdziwsze. Mój przykład. Ja teraz mogę siebie wspierać w tym, że okej, mój partner mnie nie kocha, ale ja nadal siebie kocham, poprzez, że jestem miła dla niego i tym samym jestem miła dla siebie. Ja powinnam siebie kochać i docenić. Docenić za to, że jestem z partnerem, który według mnie nie kocha mnie, a mimo to dalej z nim jestem. Jeżeli trudno ci znaleźć przykład konkretny w tej sytuacji, możesz wyjść poza sytuację, w którym momencie siebie nie kochałaś, a powinnaś. Wtedy, kiedy coś ci się nie udało. Wtedy, kiedy ty krytykowałaś siebie. Wtedy, kiedy się ukarałaś. Ja powinnam kochać siebie. Powinnam siebie docenić za to, co robię. Za to, co już zrobiłam, co mi się udało zrobić. Nawet za to, że dzisiaj umyłam zęby. Przygotowałam obiad dla dzieci i męża. Odebrałam list z poczty. Tak, skarby. To jest jedyna rzecz. To jest nasz biznes, kochać nas. Jeżeli ktoś się teraz zasmucił, że nie kocha siebie tak bardzo, jak by chciał, to tak jak powiedziałam, ze swojego samego doświadczenia, które ja sama doświadczyłam i u mnie się wydarzyło, zastanów się, co możesz teraz zrobić, żeby pokochać siebie. Zrób coś, żeby twój umysł już nie powiedział, albo coraz to częściej, coraz to rzadziej mówił, że nie kochasz siebie, a właśnie, żeby mówić coraz to częściej, że kochasz siebie, że doceniasz siebie. I każdy będzie miał teraz inne, zrobić coś innego dla siebie, więc ja tu nie mogę teraz powiedzieć, co każdy może zrobić, bo to musi być coś coś od was musi popłynąć, to musi być coś dla was znaczącego, dla waszego umysłu, żeby mógł powiedzieć: okej, okay. Siadam w ciszy i się zastanawiam, dobra, no to co ja mogę teraz zrobić, żebym ja już nigdy albo coraz to rzadziej mogła pomyśleć albo wierzyć w to, że ja siebie nie kocham, nie doceniam. Co mogę zrobić, żeby to jak najrzadziej się pojawiało? I z tym zadaniem takim osobistym dla was, dla waszego umysłu kochanego, który jest naprawdę cudowny. Zostawiam was tutaj. I myślę, że się zobaczymy kiedyś znowu. Dziękuję wam wszystkim za danie mi tej przestrzeni. Dziękuję sobie za danie tej przestrzeni. I za swoją szczerość. I za wsparcie jeszcze raz, Ewciu, że tutaj dzielnie wspierałaś mnie. I za wasze wsparcie. I dziękuję, że jesteście. I co? Widzimy się niedługo
Nie smucimy się, życie jest piękne i właśnie ta praca, the work, gdy będziecie coraz to częściej ją robić, naprawdę pozwoli Wam zobaczyć, że życie jest naprawdę zawsze, ale to zawsze okej. I że nic i nikt nie wymaga zmiany, tylko nasz umysł czasem potrzebuje trochę porządku. The work pozwoli na to Wam, zrobić Wam ten porządek w głowie. Kocham Was i dziękuję Wam wszystkim.